28. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gruta. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek pana wójta, który zwrócił się do Wysokiej Rady z uprzejmą prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Podyktowane jest to koniecznością podjęcia pilnych uchwał. Serdecznie teraz witam szanownych radnych. Witam pana wójta Waldemara Kurkowskiego, panią skarbnik Halenę Sauchę, pracowników urzędów, mieszkańców naszej gminy. Obrady dzisiejszej sesji Rady Gminy są transmitowane na żywo w internecie. W dzisiejszej sesji Rady Gminy bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum, w którym Rada może obradować, podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Pierwsze dwa punkty zostały już omówione. Przechodzimy do następnego punktu, do podjęcia uchwał w sprawie. Pierwszym punktem uchwały, który będziemy dzisiaj procedować, jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gruta na lata 2021-2030. Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 19 lipca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gruta na lata 2021-2030. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 23/140/120 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gruta na lata 2021-2030 zmiany uchwała nr 24/145/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 roku. Uchwała nr 25/151/21 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2021 roku. Uchwała nr 26/157/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 maja 2021 roku. Uchwała nr 27/165/21 Rady Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2021 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gruta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję do czytanego projektu uchwały. Czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Tak, tak. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2021. Bardzo proszę o czytanie projektu uchwały wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 19 lipca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2021 rok. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy. Otrzymuje brzmienie. W paragrafie pierwszym ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w
wysokości 39 628 094 zł i 71 groszy. Z tego punkt pierwszy. Dochody bieżące wysokości 34 706 769 złotych 85 groszy. Punkt drugi. Dochody majątkowe wysokości 4 921 324 zł 86 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. W paragrafie drugim ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46 713 328 zł 57 groszy. Z tego punkt 1.1, wydatki bieżące w wysokości 34 2553 zł 34 grosze. W tym punkt A, wydatki jednostek budżetowych 22 579 432 zł 96 groszy. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 591 165 zł i 4 grosze. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 988 267 zł i 92 grosze. Podpunkt B. Dotacje na zadania bieżące 565 tysięcy złotych. Podpunkt C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 501 611 zł i 43 grosze. Podpunkt D. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3. 1 226 508 zł i 95 groszy. Podpunkt E. Obsługa długu 130 tysięcy złotych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 1.2. Wydatki majątkowe w wysokości 12 710 775 zł i 23 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Punkt 3. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu gminy Gruta na 2021 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 4. W załączniku nr 2 plan wydatków budżetu gminy Gruta na 2021 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W załączniku nr 4 plan wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Gruta na 2021 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 6. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie. W paragrafie 9 ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu. Punkt 1. Jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 475 tysięcy złotych. Punkt 2. Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 110 tysięcy złotych. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Punkt 7. W załączniku nr 8 plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gruta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Otwieram dyskusję do odczytanego projektu uchwały. Bardzo proszę, panie wójcie. Jeżeli mógłbym, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwa słowa, dwa zdania dla radnych, którzy nie uczestniczyli w piątek na naszej wspólnej komisji i dla mieszkańców. Mamy odczytany projekt uchwały. Ja chciałem tylko w dwóch zdaniach przybliżyć, czego dotyczą te zmiany i dlaczego jest zwołana ta sesja nadzwyczajna dzisiaj. Moi kochani, chodzi o to, że mamy szansę pozyskać środki, mam nadzieję, że uda się te środki pozyskać w bardzo dużej wysokości. Od wielu lat nasza gmina boryka się z trudnościami związanymi z jakością wody, z dostępnością tej wody. Mamy okres letni, gdzie tej wody brakuje i od wielu, wielu lat też pojawiają się głosy mieszkańców, że z tą wodą należy coś zrobić. I wszyscy sobie tutaj, jak siedzimy, zdajemy z tego sprawę, że jest konieczność modernizacji stacji uzdatniania, wymiany sieci wodociągowej. I teraz mamy taki etap w naszym budżecie, gdzie możemy pozyskać środki, i to naprawdę duże środki, które umożliwią modernizację wszystkich stacji uzdatniania wody. Można powiedzieć, że to będzie kompleksowy remont, czyli będzie wyjęte wszystko, co tam jest, i włożone nowe. To tak można obrazowo tylko streścić, a efekt finalny będzie taki, że będziemy mieli wodę bardzo wysokiej jakości i nie będziemy mieli problemów z niedoborem tej wody, szczególnie w okresie tutaj wiosenno-letnim, gdzie i rolnicy, i na ogródki mieszkańcy zużywają trochę więcej wody. Także mamy możliwość pozyskania ogromnych pieniążków i nie chcemy tego zmarnować. Dzisiejsza sesja to
to zmiany w budżecie polegające na tym, że przesuwamy z niektórych mniejszych inwestycji albo z dokumentacji projektowych środki na stworzenie dokumentacji projektowych na budowę i modernizację i przebudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania w Plemiętach, w Mełnie i w Grucie. Te projekty będą, znaczy się muszą być zrobione w terminie maksymalnie 6 miesięcy, ponieważ te środki, które możemy pozyskać, tak, jeżeli by się udało, to naprawdę by była rewelacja, bo byśmy wymienili część sieci, porobilibyśmy te spinki, które od wielu lat też gdzieś tam czekają, gdzie ta woda poruszałaby się w taki sposób, że nie byłoby problemów z ciśnieniem i z jakością, ale również wyremontujemy stację. Teraz dzięki tutaj szanownym radnym, jeżeli wyrazicie zgodę na te zmiany, my będziemy mogli przesunąć te środki i uruchomić procedurę przetargową już dzisiaj na dokumentację projektową. Mam nadzieję, że wykonawcy się znajdą. Po wykonaniu dokumentacji przetargowej jesteśmy w stanie aplikować o te środki. Koszt inwestycji, o której mówię, to jest około 12 milionów złotych. Dotacja, jaką możemy uzyskać, to jest 95%. Czyli jesteśmy w stanie realnie wyłożyć te 5% kosztów nawet w tym roku, bez zaciągania żadnego zobowiązania. Przygotowywaliśmy się tutaj od wielu miesięcy już do modernizacji sieci wodociągowej i naszej oczyszczalni na zasadzie tutaj pomysłu radnych sołtysów, żeby podzielić, wyodrębnić część funduszu sołeckiego. I tym sposobem byśmy mogli drugą część wyodrębnić z budżetu gminy i pomalutku etapami to realizować. Z racji tego, że inwestycja jest ogromna, trwałoby to wiele lat, a teraz pojawiła się szansa, żebyśmy to zrobili jednym ruchem, czyli byśmy wyremontowali stację, zmodernizowali stację, wybudowali spinki i mamy problem z wodą rozwiązany na wiele, wiele, wiele lat. Dodatkowo zmiany w budżecie będą dotyczyły jeszcze, tutaj też chcę dopowiedzieć radnym, wykonania dokumentacji na modernizację 3 dróg. Tutaj patrzę na radnych, w których miejscowościach te drogi będą. Tutaj mamy pierwsze Mełno, te osiedlowe drogi, gdzie też już są spękane. Tu chcieliśmy wykonać dokumentację i przeprowadzić remont. Boguszewo, ten asfalt, który też co roku jakoś tam łatamy, ale też przydałoby się już wyremontować go kompleksowo, no i Annowo, bo w Annowie też jest asfalt, który no jest już wiekowy, tak, ma już kilka lat i też wymaga remontu. Tutaj z innych środków chcemy jeszcze skorzystać, jeżeli byłaby możliwość, to przy okazji tutaj tych zmian w budżecie, można powiedzieć też w takim tempie ekspresowym, jeżeli znajdzie się wykonawca, który nam zrobi dokumentację do połowy sierpnia, no to będziemy mogli jeszcze składać wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych i na te remonty zgłosić te 3 drogi, tak? Ale głównym celem, mówię, to jest poprawa zabezpieczenia w wodę, tak, dobrej jakości mieszkańców gminy Gruta, bo tak dalej być nie może, zresztą to tutaj nie tylko problem dotyczy Gruty, bo mamy w Pokrzywnie, mamy w Anowie, mamy w Słupie, mamy w Orlu, co jakiś czas w Okoninie problemy z tym. Ja wiem, że ten temat spadł na nas, zresztą to jest temat no, gdzieś tam odkładany, tak, delikatnie mówiąc, przez wiele dziesięcioleci. Ten temat no, kiedyś prędzej czy później musiał wypłynąć. My tutaj postanowiliśmy, że nie będziemy tego odkładać, nawet kosztem innych dużych inwestycji byśmy i tak tą wodę robili. A skoro pojawiły się te środki, to chcemy skorzystać. My tutaj z panią skarbnik też cały czas jesteśmy w kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo te środki będą pochodziły stamtąd, jeżeli się uda je pozyskać. I no na bieżąco, można powiedzieć, dopytujemy, kiedy, jak, co możemy zrobić. Czyli trzymamy rękę na pulsie, żeby nam ani złotówka nie uciekła. Jeżeli by się udało, moi drodzy, no to tak jak mówiłem na wstępie, chcielibyśmy tą wodą się zająć w pierwszej kolejności, bo woda, którą pijemy, musi być najwyższej jakości. Ta woda, którą mamy dostarczaną dziś, jest wodą, która spełnia wszystkie wytyczne rozporządzenia ministra zdrowia, ale no te wytyczne gdzieś tam zakładają dopuszczalną ilość manganu, żelaza i my mamy, można powiedzieć, te wartości
górne, tak? A chcielibyśmy mieć te dolne wartości, żeby ta woda, która będzie w naszej sieci, nie powodowała odkładania się tych osadów, które się gdzieś tam potem zrywają i mieszkańcy przychodzą z brudnymi filtrami, czy ze szklankami, czy z słoikami, z tą właśnie wodą. Także priorytet to jest woda, stawiamy na modernizację stacji uzdatniania, na budowę spinek i w dalszych etapach wymianę sieci. Także bardzo was proszę, żebyście tutaj zgodzili się na to, aby te środki przesunąć. Jeżeli mógłbym jeszcze, panie przewodniczący, proszę słówko, to chciałbym powiedzieć, że te rzeczy, te projekty, z których, czy te punkty budżetowe, z których przesuwamy środki, również będą realizowane, bo to są przesunięcia, można powiedzieć, tutaj pani skarbnik by dokładnie omówiła, ale myślę, że radni doskonale sobie po piątku już zdają sprawę skąd, ale to są rzeczy, które i tak będziemy w przyszłości robili, bo tu są przesunięcia z budowy na przykład spinki 200 tysięcy, gdzie ta spinka w tym projekcie będzie ujęta, czyli tak naprawdę to się odwlecze o kilka miesięcy. To nie jest, że my zabieramy, żeby też tutaj uspokoić wszystkich. Moi kochani, no nie przedłużam, także panie przewodniczący, proszę tutaj procedować sesję dalej. Jeżeli jakieś pytania, a widzę, że już pan proszę radny bardzo, się pan zgłasza. Pan to radny Szynkowski. Jeżeli chodzi o sprawę wody, to tutaj nie powinno być wątpliwości, ten problem prędzej czy później któryś z pokoleń dotknie. Więc tutaj bardzo dobrze, że się wójtowi udało tą obietnicę tego dofinansowania uzyskać i perspektywa istnieje. I z tego należy się cieszyć. To po prostu bylibyśmy skończeni kupcami, gdybyśmy z tego nie skorzystali. Natomiast ja mam pytanie do pani skarbnik bardziej. Nie tak bardzo mi chodzi o to, żeby pani udzieliła odpowiedzi, ale chodzi mi o pani wypowiedź, żeby to poszło, że tak powiem, dla naszych tutaj internetowych słuchaczy. Dział 758. Różne rozliczenia. Rozdział 75801. Chodzi o część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Ja bardzo bym prosił, aby tu po prostu, no może w wypowiedzi zaznaczyć, skąd ta forsa pochodzi, bo po prostu ja się obawiam, że to może znowu się rozlać po zębach, czyli po innych szkołach. Bardzo proszę, pani Halinko. Jak co roku składamy wniosek, bo jest taka możliwość, ubiegamy się o środki z rezerwy oświatowej, w tym roku było podobnie. Są to środki, które pochodzą z rezerwy oświatowej i będą przeznaczone na wyposażenie klas o profilu przyrodniczym w szkole podstawowej w Plemiętach, bo tej szkoły dotyczy to. Bardzo dziękuję. No, proszę. O co mi chodziło? Nie jest to zawarte w uchwale, ale teraz mamy, że tak powiem, już fonetycznie to zapisane. No, że tak powiem. Tak, bo w decyzji nie jest wskazane, ale we wniosku jest wskazane, jak składamy, jakie szkoły i to mogło dotyczyć tylko szkoły w Plemiętach. Tak, tylko że akurat, że tak powiem, nasi słuchacze internetowi no, dostępu do tego nie mają, nikt nie chodzi i nie czyta. Także teraz jestem zadowolony i bardzo dziękuję. Znaczy się u nas co roku jakaś szkoła może ja składać, składamy. Ja wiem o tym, dlatego mówię, ale moja, jak to się mówi, ta koszula akurat jest bliższa mojemu ciału, więc... Plemięta złożyły, Plemięta otrzymały, chyba było wnioskowane na 120 tysięcy, otrzymali 75 tysięcy. Także te środki, tak jak pani skarbnik powiedziała, zostaną przekazane na no, my tylko mamy pracownię przyrodniczą. Sprawdzić, w jaki sposób ta forsa została wykorzystana i czy jakie będą efekty, że tak powiem, dydaktyczne. Bo tu czasami to idzie innym torem. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za projektem uchwały głosowało 13 radnych, z
Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały, który będziemy dzisiaj procedować, jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Gruta do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris. Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia gminy Gruta do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Gruta postanawia przystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris poprzez złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa zawierającej akceptację celów stowarzyszenia. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Szczegółowe warunki przekazywania corocznej składki członkowskiej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostały określone w statucie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Punkt drugi. Składka członkowska, o której mowa w ustępie pierwszym, przekazywana będzie ze środków budżetu gminy Gruta. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie umowy, podpisanie deklaracji członkowskiej przystąpienia do stowarzyszenia powierza się wójtowi gminy Gruta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję do odczytanego projektu uchwały. Czy są jakieś zapytania? Panie wójcie, proszę bardzo. Mogłem tylko tak też syntetycznie w dwóch zdaniach przedstawić tutaj to stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie, które zrzesza samorządy województwa kujawsko-pomorskiego. Kilkadziesiąt samorządów w tym stowarzyszeniu już jest. Część od wielu lat, część troszeczkę krócej, a chodzi o to, że tutaj my mamy możliwość wzajemnej pomocy sobie w razie jakichś wydarzeń, czy związanych z zarządzaniem kryzysowym, czy w razie jakichś warunków atmosferycznych, które uszkodzą na przykład, nie wiem, budynek mieszkalny kogoś z mieszkańców, czy pozrywają dachy na obiektach naszych. Także te pieniążki ze składek, które samorządy wpłacają, służą na pomoc, doraźną pomoc w wysokości kilkudziesięciu tysięcy, bo te składki nie są wysokie. My tutaj mamy składki 3225 zł, także to nie jest dużo, a relatywnie dużo możemy zyskać, tak? Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, to te gminy, które należały do tego stowarzyszenia Salutaris, skorzystały, ponieważ te pieniążki, które wydały na przykład na zarządzanie kryzysowe związane z walką z pandemią COVID-19, na zakup płynów, maseczek i innych rzeczy, które przeciwdziałały COVID-owi, mogły się ubiegać do stowarzyszenia o zwrot 50% kwoty poniesionej na te rzeczy związane z zarządzaniem kryzysowym. Taką gminą jest gmina Grudziądz, gdzie taką rekompensatę otrzymała. Myśmy otrzymali część, ale to było bodajże od pana wojewody też, ale to, że otrzymaliśmy od wojewody, czy te gminy, które należały do Salutarisa i otrzymały również od wojewody, nie blokowało ich, żeby jeszcze dodatkowo starać się o zwrot tych kosztów. Jeżeli się nic nie dzieje, bo też na komisji mieliśmy w piątek, no bo to też trzeba powiedzieć, tak? Jeżeli się nic nie dzieje, te składki są wpłacane i my z tego nie korzystamy, tak? Ale jeżeli coś się wydarzy, nie daj Boże, no to wtedy taka pomoc jest natychmiastowa. Nie trzeba czekać na decyzję, nie wiem, ubezpieczyciela kilka dni, tylko już mieszkańcy mogą po jakiejś tam katastrofie, nie wiem, po pożarze, pieniążki na działanie, na zabezpieczenie tych uszkodzeń otrzymać praktycznie z dnia na dzień. Te pieniążki są przelewane w formie darowizny. Myślę, że warto w czymś takim uczestniczyć. To jest takie wzajemne zabezpieczenie tutaj finansowe, bo wiadomo, że te procedury administracyjne czasami są kilku czy kilkunastodniowe, a tutaj mamy natychmiastową pomoc. Czyli korzyści do tych kosztów 3200 to myślę, że są dużo wyższe. Także szanowni państwo, jeżeli zdecydujecie, będziemy tutaj uczestniczyli w tym stowarzyszeniu. Jeżeli nie, no to wasza wola tutaj. Ja jestem powiernikiem waszej woli, także w wasze ręce tutaj oddaję procedowanie tej uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania jeszcze? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję.
głosowaniu wziął udział 13 radnych, za projektem uchwały głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. Następnym projektem uchwały, którego będziemy rozpatrywać, jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gruta w roku szkolnym 2021-2022. Bardzo proszę o czytanie projektu uchwały wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 19 lipca w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gruta w roku szkolnym 2021-2022. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Gruta w roku szkolnym 2021-2022 ustala się na kwotę. Punkt pierwszy. Oleju napędowego 5 zł 40 groszy. Punkt drugi. Benzyny 5 zł 60 groszy. Punkt trzeci. Autogazu 2 zł 39 groszy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gruta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Otwieram dyskusję do odczytanego projektu uchwały. Czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 13 radnych. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. Przechodzimy do ostatniego projektu uchwały, który będziemy dzisiaj procedować. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres trwania nowej taryfy obowiązującej na terenie gminy Gruta w latach 2021-2022. Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres trwania nowej taryfy obowiązującej na terenie gminy Gruta w latach 2021-2024. Paragraf pierwszy. Ustala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla pierwszej grupy odbiorców ścieków, którą stanowią gospodarstwa domowe oraz jednostki gospodarcze nieprowadzące produkcji na terenie gminy Gruta na okres trwania taryfy po zatwierdzeniu jej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do 1 metra sześciennego ścieków w następujących wysokościach. Proponowana cena pierwszej grupy odbiorców, cena za 1 metr sześcienny ścieków złoty za metr sześcienny, okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 6 zł 55 groszy, w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 6 zł 61 groszy, w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 6 zł 67 groszy. Punkt drugi. Kwota dopłaty. Cena za 1 metr sześcienny ścieków za 1 ścieków złoty za metr sześcienny. W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 62 grosze. O dopłacie. Teraz mówimy cały czas o dopłacie. W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 62 grosze. To o dopłacie wszystko mówimy. Nie. I w okresie kwota dopłaty, mówimy o kwocie dopłaty. I w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy także 62 grosze. Punkt trzeci. Cena za odprowadzane ścieki po dopłatach. Cena za 1 metr sześcienny ścieków złotych za metr sześcienny.
5 zł, to jest w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy, 5 zł 93 grosze. Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, 5 zł 99 groszy. I w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, 6 zł 5 groszy. Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gruta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję do czytanego projektu uchwały. Bardzo proszę, pan Toczynkowski. Słucham. Dobrze. Dobrze, ogłaszam 5-minutową przerwę. Wznawiam obrady 28. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gruta. Otwieram dyskusję do czytanego projektu uchwały. Kto chciałby z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie wójcie. Jeżeli mógłbym, bo przed przerwą pojawiły się wątpliwości, to i żeby i radnym, i mieszkańcom, którzy będą pewnie słuchali sesji, wyjaśnić, o co chodzi. Tutaj mieliśmy, w sumie każda gmina jest w obowiązku prawnym podyktowanym ustawą, która określa termin wprowadzenia taryf. My mieliśmy w tym roku wprowadzić taryfy i wprowadzamy te taryfy. Polega to na tym, że my przedstawiamy rzeczywiste koszty oczyszczania ścieków, produkcji wody i ile z tego tytułu mamy dochodu, czyli ze sprzedanej wody i z opłat za ścieki. I teraz myśmy wyliczyli dokładnie, ile zużyliśmy prądu na to wszystko, ile pracownicy i tak dalej, i tak dalej. I pojawiło się kilka miesięcy temu tutaj na komisji, bo w sumie to nie musieliśmy jeszcze o tym rozmawiać, ale też, żeby tutaj być z wami fair, no to od razu mówię, że taryfy i stawki wyszły nam ciut wyższe, w sumie to nawet dużo wyższe niż obecnie obowiązujące i siedliśmy sobie już kilka miesięcy temu do przygotowywania stawek, do uchwały obniżającej, czyli gmina by rzeczywiście dopłacała do tych stawek, które mogłyby być zatwierdzone. No i temat ucichł, ponieważ Wody Polskie przysłały nam w odpowiedzi kilka zapytań. Te zapytania trzeba było z nimi ustalać, rozwiązywać te wszystkie informacje, o które oni się pytali. No i temat przez te kilka miesięcy gdzieś tam był wyciszony. Teraz jesteśmy już w obowiązku prawnym, bo naprawdę terminy gonią. Jesteśmy po spotkaniu w Gdańsku z Wodami Polskimi. Pojechała tutaj silna reprezentacja Urzędu Gminy. Mamy tutaj zgodę na to, że jeżeli dopłacimy, czyli tą uchwałę, którą za chwilę będziemy procedowali, intencyjną o dopłacie, tak, Urzędu Gminy do stawek, to nam zatwierdzą stawki na poziomie, tak jak tutaj pan przewodniczący przeczytał, 40 bodajże 3 grosze będzie cena wyższa stawki za ścieki i około 40 groszy stawki za wodę, tak? Ale to nie jest podyktowane podwyżką, tylko to są rzeczywiste koszty, które my ponosimy na wyprodukowanie tego czy oczyszczenie. I teraz cofając się 15-20 minut wstecz, czyli do tego, co powiedziałem na początku przy uchwale, która no, determinowała zmianę w budżecie, jeżeli by nam się udało te środki pozyskać, to też jest szansa na to, że te koszty będą obniżone, tak? Bo zobaczcie, stara sieć, dużo płukania, czyli dużo wody wylewamy. I tak naprawdę produkcja wody, dajmy na to 100% produkcji wody mamy, a tylko 60% jest wody sprzedawanej. Bardzo dużo wody jest przeznaczonej na płukanie. To są niepotrzebne straty i musimy sobie z tego zdawać sprawę. I teraz, żeby to uniknąć, my nie jesteśmy w stanie bez modernizacji tych stacji uzdatniania i sieci wodociągowej przejść do na przykład, nie wiem, 80% produkcji, która jest sprzedawana, żeby tych strat było jak najmniej. Raz, że to są koszty, a dwa, przecież te złoża się bardzo powoli odnawiają albo w ogóle się nie odnawiają i możemy za kilka lat stanąć przed takim dylematem, co zrobić, bo wody brakuje. Dlatego musimy tą wodę szanować, starać się jak najmniej tej wody marnować. I tutaj te stawki też, proszę, żeby tutaj wszyscy tutaj słuchacze, którzy słuchają, mieszkańcy, żeby też wiedzieli, to są, ta uchwała, którą będziemy za chwilę podejmowali, to jest uchwała o dopłacie
Urzędu Gminy do stawek, czyli dla mieszkańców ta zwyżka nie będzie do 6,50. Stawka za metr sześcienny ścieków będzie 5,93 i 3,60 za wodę. Tak, tak, tak. Mikrofon. Nie ma zawodu, bo wody nie procesujemy, do wody nie będziemy dopłacać. Tak, bo to jest tylko ścieki mamy teraz, że Wody Polskie nam przysłały 6 zł 55 groszy. Tak. Ich wyliczeń. Tak. A my gmina wyliczenia wysłała i Wody Polskie tak wyliczyły, a my że chcemy obniżyć to jeszcze. Gmina płacić 6 zł 55 groszy, żeby mieszkańcy to wiedzieli, że to jest narzucone. Trzeba do tego dojść. Taka wychodzi z taryf, tak? Tak, narzucone przez Wody Polskie. A my, gmina, mieszkańcy będą płacić 5 zł 93 grosze. Netto. Tak. Tak, netto. Plus 8% VAT-u. Dopłaca 62 grosze. Tak na ludzki rozum. Także tak odczytałem i tak, tak jest. No, i teraz słuchajcie, moi kochani, bo też, żeby była jasność, my nie jesteśmy gminą, która ma najwyższe stawki za ścieki czy za wodę, bo możemy sobie popatrzeć i porozmawiać z sąsiadami, ze znajomymi. Tak samo, zobaczcie, śmieci. Mamy 17 zł za śmieci, a wszyscy wokół już mają po 28, 20 i więcej złotych, tak? A my tutaj jesteśmy cały czas na stawce 17 zł. Także jeżeli chodzi o to wszystko, to naprawdę u nas te stawki są bardzo, bardzo niskie, a nie jesteśmy w stanie uniknąć tego wszystkiego, dlatego że zobaczcie, nawet sama cena energii elektrycznej, rok rocznie płacimy więcej, czyli nawet abstrahując teraz od stawek wody, ścieków, my nasze rachunki domowe, które opłacamy, też mamy z roku na rok coraz wyższe. Możemy mieć zużycie nawet identyczne, że tyle i tyle tych kilowatów idzie, ale w ubiegłym roku płaciliśmy, strzelam, 300 zł, a teraz płacimy 330 czy 350, bo niestety, ale cena energii idzie w górę. I tego nie unikniemy. Także my się staramy, żeby to było jak najbardziej łagodne dla mieszkańców, żeby nie było to zwyżka złoty, 2-3 złote, że te rachunki będą dużo wyższe, a te budżety domowe będą uszczuplone. Nie jesteśmy bogatymi, nie wiem, mieszkańcami, bogatą gminą, także zdajemy sobie sprawę, że osoby starsze, które mają niewysokie emerytury, liczą każdy grosik, tak? I staramy się, żeby to było jak najbardziej łagodne, ale nie jesteśmy w stanie w 100% uniknąć tego przez wiele, wiele lat. Ja tutaj zapytam pani skarbnik, kiedy w ogóle była aktualizacja ostatnio tego, bo trzy lata temu. Pierwszy raz Wody Polskie ustalały stawki. Tak, także tak to, moi kochani, wygląda. Ja nie wiem, jeszcze jakieś pytania, no to bezpośrednio proszę. Myślę, że dosyć udało mi się to zobrazować. Tak, te ceny, te 5,93 to jest cena netto. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 8% VAT. A z wodą, no woda zostaje 3,60 woda. Woda kosztowała 3 zł 20 groszy, a będziemy mieli 3 zł 60 groszy. Taką mamy cenę, tak, ustaloną przez Wody Polskie. Także zobaczcie, tak de facto cena ścieków była 10,50, tak? Myśmy tutaj wyszli na 5,90, 40 groszy. Takie są rzeczywiste koszty, tylko że mówię, to się wiele czynników składa. To jest bardzo trudno teraz w 5 minut wytłumaczyć. W każdym bądź razie my jesteśmy ustawowo zobowiązani. Nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo z chęcią byśmy sobie zostawili to, co jest i byśmy tego tematu nie dotykali, tak? Nie da rady. Czy są jakieś jeszcze zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym kształcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za projektem uchwały głosowało 10 radnych, jeden radny był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę podjęła. To był ostatni punkt naszego programu. Chciałbym Państwu podziękować za udział w dzisiejszej sesji, mieszkańcom za uwagę. Po wyczerpaniu wszystkich punktów dzisiejszych obrad zamykam obrady 28. sesji Rady Gminy Gruta.